Dobra, więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Shadow of the Tomb Raider. Ostatnio właśnie mieliśmy odcinek związany z przeszłością Lary Croft, no a teraz przejdziemy sobie z tego, co pamiętam, do tego miasta, które powinno być już chyba jakoś niedaleko. Tutaj tylko jeszcze przepchniemy jakąś kłodę głupią. No i jeżeli dobrze pamiętam, to od razu tutaj powinno być to miasto, o której nazwie zapomniałem, bo jest jakieś dziwne. W ogóle ostatnio dałem sobie też taki armor, taką piękną skórę. No i teraz powinienem, nie wiem, przyjmować więcej damage, czy tam co mi to dało, w sumie sam nie pamiętam. Gdzie by tutaj teraz pójść? Znowu otwarty świat. Znowu w takie tereny wchodzimy, że do końca nie wiadomo, gdzie na początku trzeba iść. No ale nie wiem, zwiedzimy wszystko, więc nie ma co się niecierpliwić. Tutaj na przykład jest jakieś tajne przejście. Czy nie? Nie, nie da się tutaj przejść. No trudno. Dobra, to chodźmy za naszym. Sam nie wiem. Nie, jednak idę tam. Bo tam jest taka droga poboczna z tego, co widzę. Że tam jest właśnie... Jeżeli tam koleś idzie, to znaczy, że tam trzeba będzie pójść z główną fabułą. Ja chcę znaleźć może jakieś znajdźki jeszcze, powiedzmy. Może coś z tego będzie. Więc czekaj tam, koleś. Ja to jeszcze muszę poszukać. Więcej skóry. Może się przyda na jakieś kolejne części. O, mogę kolesia zastrzelić? Przepraszam. Co ja z tego dostanę? A. Więcej skóry, okej. Może się przyda. Jeszcze jakąś, kurde, krew jeszcze znalazłem, nie wiem. Taka kropla była. Schodzimy niżej? Powiedzmy, że tak. Kojarzę tą rzekę. Zaraz. Gdzie? Ja tutaj byłem. Jak to możliwe? Ja już tutaj byłem 2 odcinki temu. Jak ja to zrobiłem? Ja znam te tereny. Tutaj się rozbiliśmy tym samolotem. Pamiętacie to? O kurde, to się nie spodziewałem tego. Dobra, to ja w sumie... Dobra, a zobaczmy ku. Gdzie mam się dostać? Tam. Okej. Jakim cudem zrobiliśmy takie kółko? Ja tego w ogóle, nie wiem, nie zauważyłem. Nie mam pojęcia. I tutaj wyżej. A, bo tutaj można się wdrapać po tych... Tych. Z E się... Jak to się robiło? O. Wcześniej nie dało się tutaj wejść i się właśnie zdziwiłem, jak to możliwe. Bo nie pamiętam takiego przejścia. No ale dobra. W takim razie chodźmy za naszym. Do tego miasta. No i zobaczymy, co tam się będzie działo. Czy może ta trójca już będzie, bo żadnej walki jeszcze z nią nie było specjalnie. Trzeba im skopać tyłki, nie? Proszę bardzo, mamy pierwsze budynki. Jakiś kurde młyn może, nie wiem do czego to służy. Halo, halo, jest tutaj kto? Nawet nie pytamy, od razu wjeżdżamy. Z buta wjeżdżam. Okej, mapa. To się przyda. I co mi to dało? Tu jest nasz obecny cel. W sumie niedaleko. Dobra, więc w sumie dużo mi ta mapa nie dała tak naprawdę. No więc cóż, pójdźmy dalej. Jest cutscenka, więc dobrze idziemy. Na co my rzucamy okiem? Co się tutaj znajduje? O, są przeciwnicy. Jakimś czołgiem, kurde. To jest ciężarówka, co wy? Co ty robisz? Wracaj, schowaj się.
Czemu ona się tak tym botem obsmarowała? A, chciała się wtopić w otoczenie. Widzę ich! Czekaj, ale miej oczy szeroko otwarte. Tam zajrzeć. Ja to zrobię. F. Pilnuj, żeby nic tędy nie przeszło. Całe to miejsce ma zostać zabezpieczone. Tak jest! Jeśli coś tu jest... To brzmiało tak, jakby ten jeszcze tutaj mówił dalej. O, nasz zabija, wow. Kto by się tego spodziewał? Dobra, tutaj zrobimy taką flankę przepiękną. Czemu oni w ogóle żadnych okrzyków nie wydają, jak umierają? Co to ma być? W ogóle tak cicho, cicha śmierć po prostu. Nie wiem jak teraz. Mogę tędy przeskoczyć? Chciałbym? Jest cicho. Co robi twój oddział? Sprawdzę. Nie płacimy. Umiera. Przeczołgajmy się pod wozem. Wiemy, że tam jest główna świątynia. Szukamy mniejszych ruin, które czekaj. Możemy wcześniej przegadać. Co, zabijamy kolesia? Dobra. A tutaj są jakieś te patyki, zaraz będzie hałas. Albo i nie. Trudno będzie znaleźć jakiś punkt oparcia. Upsi. Sprawdzaliśmy wcześniej most. Spierdalaj, nie zamierzam cię kryć. Może uda się jakoś wyciągnąć to transporterem. Dobra, może. Pozwól, że się zastanowię. Kurde, jakim cudem my w ogóle tutaj przeżyjemy, to ja nie wiem. Wszędzie wojskowi jacyś. I dalej mnie nie słyszą. Dobra. Kurde, jakiś wojskowy ja go z łuku bije. I to jeszcze wręcz. Czemu ja nie mogę strzelać dalej? A mogę karabin mu wziąć? No come on, no! Czemu nie mogę karabinu brać? Dawać mi karabin. Tylko jakieś kurde śrubki biorę po nich. No gratulacje, Lara, no. Po co ja mam z łuku bić, jak tam karabiny jakieś leżą wypasione? Nie ma sensu. Dobra, nie wiem co ja mam teraz robić. Tutaj chyba nie należy zaskakiwać. Chociaż z przyjemnością bym się wykąpał po takiej kąpieli w błocie. Dobra, zobaczmy kół, to jest najlepszy pomysł. A, okej. Tego nie zauważyłem. Taki ślepy jestem. No trudno. A, myślałem, że to w ogóle nasz tutaj stoi. Ten Jackie, czy tam jak on ma. Nice. No teraz weźmiemy karabin już, no. Szkoda, że wcześniej nie można było. Nice. Stół? Co? Weź to. Nice, wreszcie mamy broń palną. Wreszcie sobie pogramy na serio. No coś czuję, że nie, bo stąd właśnie przychodzili. No zupełnie nowa broń, to interesujące. Zobaczymy sobie jak tutaj strzela jakiś skar. Próbuję nie myśleć o swoich plecach. Tutaj jakoś zejdziemy? Chyba nie. Panie, skacz! Chodź za mną. Co on w ogóle robi? A, okej. Tutaj mi jakiś obóz. Przeciwnicy. Ja wszystkich pozabijałem. Łatwopalne. Jeden, zaraz. Użyj jeden, aby wybrać łuk. I teraz mamy te łatwopalne. Jak to skraftować? Chciałbym skraftować łatwopalne strzały, ale nie mam pojęcia, jak to zrobić. Okej. Mamy ognisko, panie. Dobra, jednak wolę karabin tutaj mieć. Dalej, idziemy. Jakiś pomysł, gdzie są te bliźniaczki z zagadki? To może być wszystko. Para o, jesteśmy już w Kuwakjaku, czyli w tym miasteczku. No dobra, przepięknie.
Ale pewnie jest już zajęte przez tych... przez tą trójcę. Należy spodziewać się tutaj ostrej walki. Gadanie zostawiam tobie. Ciekawe, czy my jesteśmy przyjaźni z łukiem i karabinem na plecach. A, już nie mamy, okej. Okay. Schowaliśmy do kieszeni. Wiesz, czy możemy gdzieś tu spędzić noc? Co robicie tak głęboko w dżungli? Zgubiliście przewodnik, czy co? Nie. Wcześniej byli... W ogóle aż się dziwię, że ktoś tutaj po angielsku rozmawia w takiej głębokiej dżungli. W ogóle w Peru jesteśmy, tak? Więc nie wiem, czy tam po angielsku tak ogarniają. I tak muszę zrobić przewodnik. Ale i tak jakoś nie wygląda jak... Peruwiańczyk ta osoba. Przepraszam, że zadaję tak dużo pytań, ale jedyna noclegownia w tej mieścinie należy do mnie. Ostrożność. Jak to się stało? Jaka w ogóle zbieżność okoliczności? Carlos, 3. No więc... Właściwie dlaczego tu jesteście? Chcemy rozwiązać zagadkę, ale rozbiliśmy się. Rozbiliście się? Tak. I tak po prostu wyszliście z wraku. Lecieliśmy. Na szczęście nisko. No jesteśmy nieśmiertelni. Jednym słowem. Majańskich ruin. Wcale nie jesteśmy podejrzani, nie? O, co to za driny? Ażbym się sam napił? Typowy archeolog. Ona jest archeologiem, ja kucharzem. Próbowaliście już naszego serwisu? No chyba nie. Nie, chyba, że jest w dżungli. Przegapiliście słynne rybne drzewka? Ale podrywa, nie? Abby, czy tam jak ona się Abby nazywała, tak? Niedaleko są ruiny i niewielka skała, na której wyryto coś takiego. A czy mogłabym się tam rozejrzeć? Tak, jasne, ale... Nie, ta dżungla należy do mnie, nie możesz. Jesteśmy dumnymi potomkami Inków. O, Johna, nie chcesz sobie chwilę odpocząć? Na pewno? Tak, obiecałam ci wolne. Więc nie mogę odmówić. To cześć. No cześć. Wcale nie jest creepy, zobaczymy jak podrywa. Mogę tutaj posłuchać? Przyjaciele, koledzy, jest genialna. Czyli nie jesteście? A, nie. Ja tutaj stoję, a wy mówicie dalej. Jestem raczej singlem. O, interesujące, widzicie? Co z tego będzie? Jesteś tu nowa? Przyzwyczajaj się, że poza piciem i poceniem się nic tu nie ma do roboty. Ty nie jesteś stąd? Okej, okay, to może się spocimy w takim razie. Poszedł na dno, zaraz za miastem. Sztorm całkowicie nas zaskoczył. Dobra, nie ma co. Ale mi FPS-y dropią w tej lokacji. Jakby tam się nie wiem co działo po prostu. Jakby tam milion ludzi było. O, co się dzieje? Jesteś z ekipy wykopaliskowej? Nie, ja tylko przechodzę. Rozumiem. Jeśli czegoś ci trzeba, targ jest na środku miasta. Możesz uzupełnić zapasy. Dziękuję. To drobiazg. Na co mi tutaj cutscenka w ogóle? Okej, okay, no to sobie pójdziemy do kupca niedługo. Nie chce mi się z tymi randomami rozmawiać. Nie ma po co. Ale możemy sobie zobaczyć, co tutaj robią, jak żyją. No z tego co widzę, nie ma tutaj nic innego do robienia niż pocenie i picie. No trudno. No, zabieramy komuś jakieś śrubki. Pięknie. A ty, panie, co masz do powiedzenia? Chcesz wiedzieć, co gdzie jest w Kugłakiaku? Wal do mnie. Jesteś przewodnikiem wycieczek? Wiem, dokąd iść i przed kim cię ostrzec. Rozumiem. Najlepsze ryby są na nabrzeżu, to jasne. Najlepsze tacos są w El Licor de Cerdo, ale tamtejsze piwo to szczyny. Będę na to uważała. O, jeszcze Omar. Trzymaj się od niego z dala. Takich kłopotów lepiej unikać.
Wydaje mu się, że może przyjechać i brać wszystko, co zechce. Jasne. Cóż, będę trzymała się z dala od kłopotów. Miej oczy otwarte. No i co? Coś tutaj dostałem? Dostępne misje. W sumie co, nie wiem, gdzie mam iść. Tam trzeba się dostać, ale jeszcze bym się tak rozejrzał szybko po tym mieście. Wygląda całkiem tak interesująco. Co masz do powiedzenia, babko? Widziałaś mojego męża albo córkę? Nie wydaje mi się. Gdzie ich ostatnio widziałam? O, jakieś questy dodatkowe. Mrugają i machają do mnie, ale z nadejściem ranka przemieszczają się do rzeki. O. Dobra, jakieś kolejne misje dostaję. Niech wam będzie. Aż sobie popływam. Nie mam co robić. O, jakieś rzeczy tutaj są. Ciekawe. Kto by pomyślał? Jezu, jakim cudem ta woda jest taka czysta? To po prostu niesamowite. Znaczy, czysta jak się do niej wejdzie. Tylko sama powierzchnia jest taka... Sam brud. Dobra. Nie chcę wiedzieć, jak teraz pachnę. Co by tutaj jeszcze zrobić? Witam pani. Nie, kochanie. Myślę, że panu misiowi nic nie jest. Ale nie umie pływać. To Esmeralda pozwoli mu siedzieć na jej stronie, żeby wysechł. Są razem? Tak sądzę. Oboje są piękne. Nic nie powiecie o mnie? To może codzienny widok dla nich, zawsze tak przechodzą, przeskakują kobiety nad nimi. Nie zauważyłam, że to teren prywatny. Rany, straciliśmy wiele, ale nie myślałam, że jest aż tak źle. Naprawdę nie chciałam. Wiem, że... Dobra, idę stąd w takim razie. Nie będę naruszał prywatności jakiejś kobiety. Co by tutaj jeszcze zrobić w tym mieście? Witam pana. Czy to teren prywatny? Dusza się cieszy, że nasz cichy zakątek świata nie został zapomniany. Nasze portfele też się ucieszą, jeśli spojrzysz, co mamy na sprzedaż w sklepie wielobranżowym. A co mamy? Halo, pokaż mi sklep wielobranżowy. ¿Cómo te fue hoy? Estuviste tomando muestras de suelo en el noreste, ¿verdad? Sí. El nivel de mercurio fue un poco menor que la... Kurde, to zachowanie, nie? Ta sztuczna inteligencja, GG! Dobra, gdzie my mamy się... O kurde, jakie ruiny. Chyba tutaj trzeba się właśnie dostać, tak jest. Dobra, więc chodźmy. Może ta coś wie? Nie wiem, jak mogą tak radośnie plotkować, skoro tak wiele straciliśmy. Przepraszam. Czekaj, nie jesteś Mariellą? Nie, ja tylko... przepraszam, że przeszkadzam. Ja tylko tutaj przechodzę. O, jakiś kupiec. Mam trochę rzeczy na wymianę, jeśli chcesz. Dobra, no to się wymieńmy. Niech zgadnę, Omar cię przysłał po haracz? Ten sukinsyn nic nie dostanie. Ale o czym ty mówisz? O czym ja... Przepraszam, zobaczyłem nóż i pistolet i myślałem... Nieważne, szukasz czegoś konkretnego, czy się rozglądasz? I co masz? Co mam? To Kwakiaku, jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych w Ameryce Południowej. No dobra, to pokaż, co tam masz, pokaż swój sprzęt. Otóż to, Omara i jego zbirów nie interesuje historia, tylko forsa. Mam na sprzedaż okazy o dużym znaczeniu dla kultury. Mogą być uszkodzone, ale warto je odrestaurować. Pokażę ci. Może to sobie wezmę? A mogę sprzedać jeszcze, powiedzmy. Chciałbym sprzedać, jak to zrobić? Kurde, co ja ci sprzedam? Nic takiego nie mam, niestety. Albo dobra, Max. Proszę. To chyba ja tutaj proszę. Dobry interes dla nas obojga. Drewno ci, kurde, sprzedam, panie, no. Doskonały wybór. Doskonały wybór. Ja ci sprzedaję, a doskonały wybór, mówisz ty. Dobry interes dla nas obojga. W ogóle ruda złota tak tanio kosztuje. Płótno. Ja w ogóle nie korzystam z tych rzeczy. Surowce, czarny proch. Skóra. Sam nie wiem. Nie, może już wystarczy i sobie kupię po prostu rewolwer fajny. Doskonały wybór.
Wiem. Legenda zasobów. Dobra, więc to było chyba na tyle. Wracaj prędko. Może i tak. Dobra, jakie... Nie mogę broni wyciągnąć, niestety. Nie przetestuję sobie teraz. Ale może niedługo przetestuję w tym. Sądzę, że fundamenty świątyni są starsze. Tak, Abby przypomniała sobie, gdzie widziała ten symbol. Jest gdzieś wewnątrz świątyni. Świetnie, podziękuj jej ode mnie. Siedzę tu z nim. Możesz mi podziękować, niczego nie niszcząc. No, dobrze się bawią, nie? Słyszę ich wołanie spod ziemi. Głosy, starzy bogowie. Może o kurde. Tu musisz odpocząć. Ale skąd? Dobra rada. Zajrzyj tam, gdzie tchnienie bogów unosi się zło na ziemi. Dobra, zaglądamy. Zaglądamy tam, gdzie bogowie coś tam z kowytu robią. Zapomniałem w ogóle, co on powiedział. Ja jestem słaby. O, ten już się przeteleportował szybko. Nie tak dużo z zewnątrz. No ale co poradzisz? Jenna, spójrz. Spójrz, coś zostało odrąbane, trzeba włożyć ponownie. Iszczel i Czakczel. Bliźniaczki spotykają się. Co, cienka ściana do wyburzenia? Mieliśmy niczego nie niszczyć! Wiedziałem, że to powie! Odtwarzam oryginał. Ktoś próbował to ukryć. No dobra, niech wam będzie. To będzie interesująca przygoda, już tutaj widzę. Bliźniaczki się spotykają przed wstąpieniem na drogę żywych. Ktoś przy tym grzebał. Jak przy tym czymś z Meksyku. To prowadzi do świątyni życia. Leć, ja zostaję. Może znajdę coś jeszcze. Brzmi nieźle. Po prostu się boisz i tyle. Taki duży facet. I co on tam szuka? Kurde, jaka siła. Co to ma być? O kurde, okej. A. Trójca już tam jest. Przebijają się do środka. Ruszam za nimi. To ten kolega za mnie nie pójdzie? Przecież tutaj jakoś łatwo było przejść, czyż nie? Nawet nie mogę się chyba cofnąć, nie wiem. Bo ona zaczyna tutaj chodzić. Dobra, więc co? A, nurkujemy. Jest tutaj coś fajnego do sprawdzenia na dnie? Chyba nie. Z tego co widzę, tutaj trzeba się jakoś przedostać. Wysunięty posterunek. Raport. Operacja Samotny Wilk została rozpoczęta. Ciężarówki są już w drodze. Skąd ten nagły pośpiech? Może powinniśmy zanurkować, come on, żeby nas nie zauważyli. To ci wystarczy? Tak jest, panie dowódco. Przepraszam. Dobra, jakieś lecznicze zioła spod wody może się przydadzą, nawet na armor. Tutaj da się zanurkować? Dobra, pięknie. Ups, mamy przeciwników. Te drony były zaskakująco ciężkie i ostre, ale łódź wygląda w porządku. Drony? Cieszę się, że tu jesteś. Mamy problem. Znowu prądnica? Już jest. Co ona robi? Chcę, żebyśmy szukali pod wodą? Chcę, żebyśmy szukali wszędzie. To oczywiście, że ciągle brakowało nam jakiegoś elementu układania. Dobra, a dostaniemy jakiś sprzęt do nurkowania albo coś takiego? No, będą nurkowali jeszcze. Ups, to jest przeciwnik. Nurkujemy, nurkujemy!
Tutaj trzeba być już uważnym. Gdzieś trzeba ładnie wyjść, ale nie wiem gdzie. To już będzie jakaś pierwsza walka. Tak czuję. Pierwsza walka, nareszcie. Zrobić to po cichu czy głośno. Operacja Samotny Wilk rozpoczęta, drony zostały wypuszczone. Chcę to zrobić w jakiś inteligentny sposób w miarę. Drony są w wodzie, odbiór. Drony są w wodzie, no. W takim razie powinniśmy wyjść na powierzchnię. Ale nie wiem gdzie. Dobra, nie zauważą nas. Albo i zauważą, kurde, nie wiem. Dobra, przepiękny kill. Dowódca jakoś wszystko to naprostuje. Tu jest jeszcze jedna osoba, to easy. Ale zabijam. Taki za mnie ninja. Nie będzie żadnej strzelaniny. Wszystkich po cichu zabiję. No i tutaj kolejny łatwy do zabicia. Co, on się nie zorientował, że tutaj się dzieje jakaś podejrzana akcja? Jacy oni są ślepi, ja nie mogę. Ups! Ej, strzelają do nas! Mamy problem, uciekam stąd. O kurde. Wreszcie się zorientowali, jak przyłapali mnie na gorącym uczynku. Come on, no. Jak się koleś schował, Jezu Chryste. Straszne po prostu. Dobra, weźmy karabin, a nie, no. Z czego ja w ogóle biłem? Z jakiegoś łuku głupiego. Albo może ten rewolwer przetestuję? Nie, nie mam rewolwera, dlaczego? Przecież kupiłem rewolwer, co się z nim stało? Nie mam pojęcia, no. Koleś mnie zeskamował. O, wezmę strzałę. Nie? Dobra, była akcja po cichu, teraz będzie akcja głośna, wam powiem. Trójca ma tu swoją bazę. Ech. Mogę wszystko wyjaśnić. Odezwę się później, Lara. Nie zrób nic szalonego. Abby złapała nas na gorącym uczynku. Zobaczyła, co się stało. Temu, że Rurk kazał zabezpieczyć teren. Było to? Okej. Ale czy wiesz dlaczego? Przykryjmy się błotem w takim razie. Ciężej nas zauważyć. Może się przyda. Dobra, tutaj słyszałem jakichś przeciwników. Zabezpieczyliście już cały obiekt? Dobra, takich załatwiamy. Obstawiliśmy wszystkie wejścia. Barykady też już są w większości gotowe. Trudno, że rozmawia przez komórkę. Zabijam. Nie powinniśmy kogoś tam wysłać? O nie, założyli nas, no nie. Czemu ja z tego łuku biję? Ja karabin miałem wybrany, no. Dajcie spokój. No, teraz walczymy! Jak prawdziwy Rambo. Dobra, i co teraz? Chyba na górę? Ale mnie zacina czasami, nie wiem czemu. Czemu ta gra jest tak wymagająca? Mój komputer jest za słaby po prostu, czy co? Dobra, teren został zabezpieczony. Teraz musimy tylko poczekać na tych zwiadowców. Czy to ci się nie wydaje trochę dziwne? Mieliśmy problemy pod ziemią, ale okupujemy się czekając na coś z zewnątrz. Full auto śmierci. Jeszcze tam ktoś był? Jak on do mnie strzelił ostro, co? Prawie, że zginął. O, mogę? Dobra, już. Tam jest jakiś wariat, ale nie widzę go.
Panie, gdzie ty jesteś? Nie wiem? Zastrzeliłem go? A, chyba tak. Dobra, więc zbierzmy tutaj rzeczy po nich. Rourke jest tutaj, w Peru. Nakazał trójcy zablokować dostęp do wykopalisk pod starym szybem naftowym. Chcesz rzucić na to okiem? Tak, sprawdzę, co znaleźli i wracam. Rourke był tutaj w Kozumie, kiedy zabierał szkielet. Musieli znaleźć następny etap drogi do ukrytego miasta. No, więc wchodzimy teraz w jakieś podziemia. No, niech wam będzie. No, na pewno, przecież E klikałem. No, głupi nie jestem, no. Co się stało z tą Tomb Raider? Jezu, ja będę mylił do końca życia. Co się stało z tą Lara Croft? Czemu ja Tomb Raider mówię dalej? No i tutaj się z E klikało, tak? No i teraz sobie zjedziemy. Okej, okay, pięknie. Jakieś tutaj mroczne tereny. Już zaskoczę? Krwawa łaźnia. Co tu się wydarzyło? No tak nieprzyjemnie wam powiem. Kurde, jakie wykopaliska, no. O, plany? Może się przyda? Do wiadomości doktora Dominguesa. Znaleziono możliwy punkt wejścia do świątyni obok Kugwakiaku. Kugwak. Przemysł wykopaliskowy w drodze. Dobra. W sumie myślałem, że coś więcej będzie, jakieś informacje na temat tego, co znaleźli, ale chyba nie. O, jest i świątynia. Dobra. Tutaj musimy się pewnie dostać. Co oni tutaj znaleźli? Jakichś diabłów może. W ogóle co to za ślady krwi wszędzie? Kto ze sobą walczył? Może na serio jakieś potwory tutaj będą? O kurde, ale niemiło. Jakiś ogień wszędzie. Jakieś punkty umiejętności, okej. Okay. Co on tak zastygł? A, wbito mu jakiś, myślałem, że tutaj karabin trzyma. O rany! Johna, udało mi się wejść do świątyni. My też coś tu chyba mamy. Widać jakieś liczby. Zaraz to wszystko wyczyszczę. Bardzo tutaj nieprzyjemne, takie diabelskie klimaty. Te liczby na kolumnie. Dobra, a poza tym to chyba powinienem już tutaj skończyć ten odcinek, ponieważ gram już długo, ponad pół godziny. Więc tak, jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawiajcie lajki, suby, dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. No i co? Ja się z wami żegnam, a więc do jutra.